ośrodku D6 jest intruz. Rozpocząć operację truposz. Ten wojskowy żargon w radio mógł oznaczać tylko jedno. Zamierzali zniszczyć dowody i zniknąć. Byłem tak blisko. Ukryta prawda czekała za rogiem. Którym rogiem? Tym? Tamtym? Raport? Co wy tak z tym raportem, kurde, no? Dotarliśmy do rozdziału numer 2. Co robisz? Jak widać, momentami trzeba być szybkim, bo umią zaskoczyć przeciwnikę. No, wreszcie jakoś porządno dostawać środków przeciwbólowych, kurczę. Lubię ten dźwięk. Wszystko rozwalone. Teczka na stole nie wróżyła nic dobrego. Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wziąć działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7, w starym laboratorium. Byłem na tyle blisko, aby usłyszeć tajemnicę zza następnych drzwi. Jak słyszeliście, bo w tym przerwniku komiksowym było powiedziane, że pewien naukowiec został zamknięty w starym laboratorium w celi B7. Ta informacja jest bardzo cenna. Później się dowiecie dlaczego. O ty gnoju. Że może mnie tak kudę... Może tak go mogę szczerać bezkarnie sobie. To się grubo myli. Bum, bum, bum. Lasery żeśmy zlikwidowali, ale jak widzicie, wydobywa się tu gaz, przez który też nie możemy przejść. A kłócąco Max nie umie chodzić, więc pozostaje na... Kręcić do pulgazu. Trochę bez sensu to zrobić, że założ w tym samym miejscu, no ale cóż poradzić. Gdzieś na dole gdzieś jest, ja? Kurde! Wybaczcie, kurde. Ładunek założony. Powtarzam. Ładunek założony. 3, 2, 1. Odpalać. Jakim... Rozwalili ten moc. Po prostu. To też będzie miało znaczenie potem. Ja
Jak teraz rozwalić te lasery, jak tu tak blisko są, nie? Prosto. Boom. Wielkie boom. Kilka laserów, granat i jeszcze te dwie beczki, co to było. Wszystko razem walną w jednej chwili. To lubię. Myślicie, że się będę z tobą męczył? Co w środku mi poszło, ale... Trudno. Cóż poradzić? Tutaj jeszcze jednego granata użyć. Nie ma to jak wszystko wysadać w powietrze. Beczki zaminowane. Łapka gotowa. Tego i grama nie idzie w górę. Mamy pola amunicji. Tu jak widzicie, znowu gaz wlatuje podwójnie nawet. I nigdzie nie ma zaworu, to tak naprawdę. Znaczy zawór jest tam. No jak się tam dostać, nie? Oprócz tak. Kuleczka, rozwalony przełącznik i... O co nam szkodzi? Teraz się znowu przyda Givera dalekobieżna. O właśnie, widzicie dlaczego? To miała być właśnie ta pułapka, o której mówili. No niezbyt im wyszła, jeśli mam być szczery, no ale... Nie tak. Nie tędy miałeś zejść. To ci pozwalały. No, tak. Nie pokazało ścienki z lecącym pociskiem. Nie bawię się tak. Znowu M79 posiadamy w swoim arsenale. Sami się zabili. Środki znowu. Nie straszcie mnie samo otwierające się drzwi.
granat. Co, jeszcze mnie dotknął? A, bo on na sztuw leciał. Kurde, no. Uciekać! Mimo wszystko jeszcze mnie trafił, pajac. Jakimś cudem, no. Kurde, muszę to trochę ściszyć, bo pewnie... Nie będziecie mi najlepiej słyszeć, kurde, zapomniałem o tym, no. Nie, wejdź na to kratkę, no właśnie. No dlatego, że się trzeba... Nie tu! Co ty wyczynisz? Hopie, hopie. Nawiązałem kontakt z przeciwnikiem. A nie gadaj. Dość krótki ten kontakt w moim życiu był, wiesz? Kolejny z gowy, 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 gowy. Jezu. Aż dwóch tam. Nieładnie, nieładnie poczynacie. Monitor wskazał mi drogę. No jak widzicie, jesteśmy w tym pomieszczeniu kontrolnym, który był ten gościu, którego snajperki z tamtego miejsca zabiliśmy. Granat! Zapiszę, bo mnie tu zaatakuje jeden od tyłu. Schematy pokryły wszystkie ekrany, z wyjątkiem jednego. Jeden ekran pokazywał windę oznaczoną D6. Gdzieś przede mną, za piecami, w samym sercu zakładu. No właśnie. Chciałbyś, chłopie. Nic nie daliście, no. Wiecie co? Jak... Nie to chciałem. Jak może zauważyliście, w przeciągu niecałych dwóch poziomów już tyle broni zdobyliśmy. Są to prawie wszystkie broni, jeszcze nam dwie brakują. Jedną znacie, Obrzyn. A jednej jeszcze wam nie zdradzę. Dowiecie się, jak ją zdobędę. Ruszać się! Bo jako cholera to szczelasz? Jeśli szczelać to tak, żeby trafić. A nie. Dorwałem cię, zanim ty żeś mnie dorwał. To było, nie? No idzie to otworzyć, idzie, no to tu mi tu...
Glęczenie. Kurde, no tyle amunicji, ja nic nie mogę wziąć. O, przynajmniej do tego. Ile to tego mam? 7. A teraz, żeby przejść dalej, to trzeba użyć siły. Dużej siły. Demolki, ciąg dalszy. Zniszczone. Powtarzam, sterowanie pieca zniszczone. Ładunki podłożone. Zepsuliście jakiś piec, bo teraz naprawcie, kurczę, a nie. No właśnie, na ten moment czekałem, aż wyszczelasz magazynek. Przeładowanie chwilę trwa, więc miałem te 2 sekundy na rozwalenie ciebie. No. Nie, to baseballem to sobie mogę łeb walnąć. O, a to jest owy pies, o którym mówili, że sterowanie zniszczone. Bum. I tam dalej jest jeszcze jedno takie. Jezu. Tam było z tamtej strony, kurczę. Nie wiem, czy z takiej odległości tą bronią trafię, ale wolałbym mieć już to z głowy. Znikło? Chyba ja, to granaty. Chciałem tą bronią M79, no ale... Czy to można... Czenie jakieś. A to mówiąc z głowy, to znaczy te lasery tu, nie? O Jezu, zastrzechi. Pogięło was. To poszalejemy. O dziwo, te ognie nic specjalnie nie robią Maxowi. Bye bye. Tu trzeba wyskoczyć z tego goniku, bo widzicie, ten przywiózł taką belkę i ona zabija Maxa dlatego, że jest rozgrzana. Że się pali, no. Ej,
droga przygotowana, ale najpierw tu. Jeszcze jeden zapis. Nie zaszkodzi. Wow! No kurde! Tak i tak. O. Tam po drodze stawiłem jakiś środek. Zobaczcie, ale się wrócę po niego. Chyba niedaleko gdzieś było. O, tu. I amunicja przy okazji. Jezu! Nie no. No. A mogę w tabeczka strzelić, kurde, wydawało mi, że to zostało otwarte. Ta z tych otwartych beczek, która nie wybuchła, kurde no. On tak pięknie stał przy tej beczce. Tu masz dwa środki w sumie. To wyłącza piec. Co nam daje dostęp do... niego. Do snajperi, dararari. Ten możemy iść tu, żeśmy sobie drogę przygotowali. Oczywiście wszystko trzeba rozwalić. No, jak byliśmy tam u góry i tu jest ten wysadzony mostek. Zaraz się dowiecie, dlaczego to wysadzenie miało znaczenie. Dlatego, że się nie otwiera do końca i trzeba przeskoczyć. Nad rozgrzanymi kęsami, kęsiskami, nie wiem, jakiegoś tam stopu czy czegoś. Voilà. Ja byś chłopcze, u mnie granatów się nie rzuca, zapamiętaj to sobie. Atakuję przeciwnika. Alarm. No, bardzo przyjemnie. Naprzód. Jezu, źle to zrobiłem, jeszcze raz. Atakuję przeciwnika. Siara. Ruszać się. I to jest właśnie ta winda D6, o której Max mówił w tym pokoju kontrolnym. Nie bójcie się, ta informacja z początku...
początku. Ja z początku poziomu o tym naukowcu na pięcie mieszczeć. Nadal jest cenna, o, tak powiem. No to... Tam pogotowia. Odrobinę bliżej nieba. Czułem się jak detektyw z filmu. Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego sokoła maltańskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Idąc po śladach, zamierzałem dotrzeć do ostatecznego objawienia, nawet jeśli równocześnie dotarłbym do zimnego grobu. Nie możecie tego zrobić. Moi ludzie ciągle są w środku. A może wiesz, czemu to nazwano operacja truposz? Chyba już nie żyję. Myślę, że już nie żyję. Do dzieła. Uwaga, personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Nastąpi zniszczenie D6. Natychmiast ewakuować kompleks. Właśnie to znaczy operacja truposz, o której wspominał Max już wcześniej. Chcą wysadzić cały kompleks w cholerę. Minotek. Okej. Ale nie martwcie się, to nie jest żadna tam wielka czasówka, że cała pojąć trzeba przejść zanim budynek wyleci czy coś. Normalnie można przechodzić, dopiero w końcówce poziomu się robi tam czasówka. No a jako, że to nie jest czasówka, tak też w tym momencie zakończę obecną sesję nagrywania. Dzięki za oglądanie. No już powoli zbliżamy się do finiszu gry. No ale jeszcze trochę zostało, tak więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.